Cześć, siemanko, witam was ponownie, tym razem, co, kolejny zestaw LEGO, chyba nie jesteście zaskoczeni, ja też nie jestem zaskoczony tym. Tym razem nie jest to zestaw rocznicowy, ale jest to nowy zestaw, więc nie ma co czekać, zaczynamy. I tak, mamy tu kolejny zestaw, Star Wars z Przebudzenia Mocy. Uważam, że zestaw niedoceniony przez wielbicieli LEGO, bo mało osób, jak widzę, go zakupiło i mało osób go recenzuje, ale uważam, że jest to bardzo fajny zestaw, naprawdę bardzo mi się podoba. Mała makieta, mały mock. No i ciekawa rzecz, fajne, jeśli ktoś interesuje się figurkami, minifigurkami i każda ma być inna, no to figurka Kylo Rena w tym przypadku. Jak sami widzicie, figurka Kylo Rena ma ciekawą twarz, całkiem inną niż wcześniej. Zresztą zobaczymy to za chwilę, jak będziemy omawiać figurki. Co do samego zestawu, nie jest to wielki zestaw. Mamy w nim dwie figurki, Rey i Kylo Ren. Jest to walka na... gdzie dokładnie? Na Starkiller Base, na bazie Starkiller, czyli nowej Gwieździe Śmierci. I zestaw, muszę wam powiedzieć, że naprawdę mi się podoba. Za chwilę omówimy ten zestaw, zobaczmy, jak wygląda pudełko z tyłu. Pudełko z tyłu wygląda tak, jak sami możecie zobaczyć. I co tu mamy? Mamy tutaj funkcje bawialne. Jak widzicie, zestaw się porusza, znaczy możemy go przedzielić na pół, jak to było właśnie na filmie. Planeta została zniszczona przez Poe Demerona i wybuchała, rozpadała się na części i to jest właśnie ta scena, gdzie Ziemia się rozchodzi i gdzie Rey prawie pokonała Kylo Rena, gdzie już wszystko mogło się zakończyć, ale się nie zakończyło niestety, ale było naprawdę fajnie. I co poza tym tutaj mamy? Oni są umieszczeni na takich okrągłych, ruszających się talerzykach. No i tutaj jeszcze mamy schowek na broń i w ogóle dużo rzeczy. Nie, no naprawdę mi się podoba, jaram się. Zaraz zbudujemy ten oto zestawik i sprawdzimy, jak on wygląda. Tak jest, jak wygląda ten zestaw po zbudowaniu. Z tego, co się dowiedziałem, to ma być kolejny zestaw rocznicowy. Do tej pory było 5 zapowiedzianych, ale ma być jeszcze jeden, mała makieta. Tak, mały mock z AT-ATem, czyli z piątej części Gwiezdnych Wojen, tak jest. Piątej części Gwiezdnych Wojen, czyli Imperium kontratakuje. Dobra, to ja się zabieram za budowanie i zaraz wracam i omówimy zestawik. Yo! I oto, moi kochani, mamy zbudowany ten zestaw. Jak powiedziałem wcześniej, bardzo mi się podoba. Sorry za ujęcia z tej kamery jeszcze, znaczy z aparatu dokładnie. Nie jest to jakość powalająca. Tutaj też nie za wiele widać, bo jest za daleko, ale przybliżę dla was. Proszę zobaczyć. Tak, oto ten zestaw prezentuje się po zbudowaniu. Uważam, że jest świetny, że jest świetny. I teraz go sobie omówimy. Także zabieramy się za omówienie tego zestawu. Dobra, figurki zostawmy na koniec. Figurkami zajmiemy się wcześniej. Czyli tak, jak wspomniałem wcześniej, mamy kawałek bazy, tak, czyli niszczyciela gwiazd, dokładnie niszczyciela gwiazd, która właśnie się rozpada po tym, jak Poe Dameron zniszczył zasilanie, ośrodek, baterię tej oto gwiazdy śmierci nowej i musimy żyć z tym dalej po prostu. I tu rozgrywała się akcja, cała akcja. I tu właśnie o mało co Rey nie pokonała Kylo Rena, gdzie poczuła w sobie moc. Kozak, kozak. Jaram się akurat nie tą częścią, się jaram. Tak mi się podoba. Co dalej? Co do samego zestawu? Może przejdźmy tutaj na chwilkę. Jak widzicie, mamy ruchome drzewa, bo jak wiemy, gdy oni się bili, przecinali drzewa, drzewa padały, plus do tego planeta się waliła. Jak widzicie, bęk, możemy poruszyć drzewami. W ogóle fajnie, podoba mi się, że mamy tutaj dużo właśnie brązowych części, białych, czyli śnieg. Super, 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 super. Uważam, że jest super. Co dalej? Jak mówiłem wcześniej, figurki umieszczone są na takich talerzykach, takich plejtach tutaj i mogą z sobą walczyć. To też jest bardzo fajna sprawa. Mam nadzieję, że widzicie.
A gdy z sobą walczą, zaczyna się rozchodzić planeta i pękać. I oni zaczynają się od siebie oddalać i przez to Kylo Ren przeżył. Tak, ale za to kto? Rey zostawił mu niesamowitą pamiątkę, do której zaraz wrócimy. Zaraz wrócimy. Także jeszcze raz wam pokażę. Tak oto rozwarstwia się planeta. Mamy tutaj ruszające się drzewka, śnieg, kamienie, skały. Bardzo fajnie. W środku możemy zobaczyć lawę. Tak, która zaczyna wypływać z planety i zaczyna ją niszczyć. No super, super. Ja nie wiem dlaczego nikt tego nie robi, nikt tego nie lubi. Uważam, że bardzo, bardzo udany zestaw. Dodatkowo, pod jednym z drzew mamy schowek, a mianowicie pod tym mamy schowek, gdzie mamy schowany blaster, tak jest. Możecie zobaczyć tutaj, mamy schowany blaster pod tym drzewem, widać go tam, widać. Super sprawa, naprawdę super sprawa. Dobra, przejdźmy teraz może do samych minifigurek, które uważam... Co do Rey? Może zacznijmy od Rey, co uważam? Zaraz wam powiem, co uważam. Zacznijmy od Rey. Figurka Rey. Jak wszystkie poprzednie figurki Rey, o ile się nie mylę. Czekajcie. Tak jest. Taka sama jak we wszystkich innych zestawach, czyli nic nowego, te same włoski, tak samo spięte zresztą, nadruk na torsie i na nóżkach, bardzo fajnie, że jest przeniesiony na nóżkach, na nóżki, czekajcie, tutaj wam bliżej pokażę, jak widzicie, nadruczek przeniesiony na nóżki, torsik też zadrukowany tą jej chustą, pasek plus miecz świetlny co do tyłu. Figurki też mamy plecki zadrukowane i pasek, nóżki już nie są zadrukowane. I jeszcze tutaj raz. Tak prezentuje się oto ta figurka. No i przejdźmy do drugiej figurki, która jest uważam ciekawszą figurką. Może sam torsik nie jest jakiś specjalnie wspaniały. Mamy nadruk, widać tą jego szatę oczywiście. Tutaj mamy... też nadruczek na plecach, pokażę wam jeszcze tutaj, tak, żebyście widzieli lepiej, mam nadzieję. Nadruk nie jest jakiś specjalny, jak na wszystkich, nie mamy tutaj żadnej peleryny, nie mamy maski, mamy tylko czarne włosy. Ale najważniejsza rzecz z tego wszystkiego to twarz, to buźka, mamy dwie buźki. Zacznijmy od tej złej, czyli tak jak się zaczynała akcja cała tej sceny, gdy zaczęli walczyć, był zły i niedobry i chciał... pokonać Rey. Zresztą nie wierzył, że ona może cokolwiek mu zrobić. Ale tak było właśnie. I jak widzicie, taką ma buzieczkę, ale z drugiej strony, proszę bardzo, przerażona mina Kylo Rena. Przerażona mina Kylo Rena i co najważniejsze, blizna. Widzicie bliznę? Po tej stronie prawdopodobnie jest blizna. Tak jest. Po tym jak Rey zaczęła go ciachać, jeszcze na plecach powinien mieć rozcięte. Czy to nie? Na plecach to miał... kto? Finn. Tak jest. W każdym razie ten ma bliznę przez twarz i jest przerażony. I jest przerażony. Pierwszy raz możemy zobaczyć, jak Kylo Ren jest przerażony. Super. Uważam, że super. Zostaniemy przy tej buźce, bo lubimy tego lalusia, gdy jest przerażony. Tak, widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. I to mi się bardzo podoba, także uważam, że to jest jedna z lepszych figurek. Ciekawsza mimika twarzy. Bardzo mi się podoba. Włoski czarne, zwykłe, mógłbym powiedzieć, że jak Severus Snape te włosy są. Ale naprawdę, naprawdę to mi się wszystko podoba. Nie mogę się temu oprzeć, także jeszcze raz pokażę wam, jak wygląda zestawik. Zestawik oto prezentuje się tak właśnie, jak widzimy przerażonego Kylo Rena, gdy... odsuwa się to wszystko na bok. Tak jest. I on dzięki temu może zagrać w kolejnej części Gwiezdnych Wojen. Co poradzę. Mam nadzieję, że następnym razem wrócimy już do rocznicowych zestawów. Taki jest plan. Przynajmniej. Może coś jeszcze z Avengersów będzie nowych. To wszystko jest przed nami. To wszystko się okaże. Ale na pewno wrócimy do
tak jak mówiłem, do zestawów rocznicowych i pewnie jeszcze wrócimy też do nowych zestawów Gwiezdnych Wojen, których ma być jeszcze więcej, w ogóle ma być jeszcze dużo innych zestawów, a ja mam nadzieję, że jeszcze zrobię dla Was Flintstonów i oczywiście myszkę Miki. Także ja się już z Wami żegnam, mam nadzieję, że recenzja się Wam podobała, było spoko, fajnie i na temat. Jeśli tak, oczywiście like, oczywiście komentarz, nie bójcie się. Klikajcie, nic Was to nie kosztuje. Za dara możecie kliknąć. Dobra, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli macie jakieś sugestie, cokolwiek do powiedzenia, piszcie w komentarzach. Jak najbardziej. Ja się teraz z Wami żegnam i do zobaczenia już wkrótce. A Wam życzę wesołych świąt. Siema!